Dzisiaj niestety światło nam nie dopisuje. Oświetlam się sztuczną lampą, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Przy tych sztucznych lampach często są takie przebłyski. Ja coś ruszam, pokazuję. No niestety, mam je tutaj też za blisko, ale staram się robić po prostu jak najlepiej, żebyście mieli jak najjaśniej po prostu filmik. Dzisiaj przychodzę do Was z zakupami do domu. Dawno takiego filmiku nie było, ale postanowiłam Wam go nagrać. Z tego względu, że dużo rzeczy, które tutaj mam, kupiłam na wyprzedażach, na promocjach, które jeszcze trwają. Dlatego postanowiłam Wam jak najszybciej wrzucić ten filmik. Nie wiem, czy znowu obraz jest krzywo, czy nie, ale słuchajcie, z tym się nic nie da zrobić. Ja nie wiem, czy to YouTube, czy to program, czy co to robi, bo wszystko mam prosto. Ja tutaj też widzę, że to jest w miarę prosto, a później to wygląda inaczej, więc nie wiem. Mam nadzieję, że niedługo ogarniemy na tyle salon, że będę mogła nagrywać Wam tam filmiki. I dobra, przychodzę już z tymi zakupami, żeby Wam wszystko pokazać. I pierwsze co, to zacznę od doniczek. Posłuchajcie, ja bardzo lubię rośliny, mam ich naprawdę dużo w domu. Natomiast doniczki, które by pasowały do stylu takiego skandynawskiego, naprawdę ciężko znaleźć. Jeżeli ktoś z Was szukał, to zapewne o tym wie, że to jest masakryczne do znalezienia, że po prostu nie ma tego. Trzeba się dużo nachodzić, dużo nalatać, żeby coś fajnego znaleźć. Jeszcze jako takie małe doniczki, te małe osłonki, to spoko, jeszcze jesteśmy w stanie to znaleźć. Natomiast takie duże, naprawdę duże doniczki, ciężko jest znaleźć coś fajnego. Właśnie zaczynając od małych, to Wam od razu pokażę. Na przykład coś takiego fajnego, betonowego z rose gold. Dostałam to w Pepco, kupiłam sobie dwie sztuki tego i kosztowało 4,99. Tylko to jest naprawdę małe, małe ma tutaj przekrój, no ale coś w tym stylu w Pepco znajdziecie. I kupiłam sobie też taką mniejszą od tej, całą jakby betonową też w Pepco, ale mam w niej w tej chwili kwiata nie chciałam go tutaj przynosić, więc też. Tą dorwałam w Leroy Merlin. Ona ma średnicę 17 cm, więc już jest taka większa, ta akurat w łazience stoi w niej kwiat, więc coś takiego, też taka betonowa, z takim wzorem, więc coś takiego, już sobie to postawię. I dalej bardzo fajne doniczki dorwałam w TK Maxie, tylko w TK Maxie, słuchajcie, z nimi jest taki problem, że z każdej z tych doniczek był po jeden model, po prostu jedna doniczka i nawet gdybym chciała, to nie kupiłam ich więcej po prostu, bo ich nie było, tak? Musiałabym jeszcze do Malty. Ja to kupowałam w TK Maxie w City Center. Musiałabym do Malty skoczyć, zobaczyć. No i one tam nie były za tanie, to Wam od razu mówię. Pierwsza, ta kosztowała 27 zł normalnie i ona, jak widzicie, ma tutaj takie... Ona jest jakby z takiego jakiegoś gliny, o, bardziej jak glina wygląda. I ma takie wycinane wzorki, tutaj jest czarna i ta chyba nie, ale... Ta jest z Wietnamu, kosztowała 27,99, no ale w sumie to nie jest źle. Jest dosyć duża, tutaj nie ma średnicy, no ale myślę, że widzicie, że jest dosyć dużą donicą. I kolejna doniczka, która pierwotnie jak ją kupowałam tamtą, to ta też była i kosztowała 50 czy 49 czy 54 zł. Coś takiego. Natomiast gdy poszłam kilka dni później, była na niej cena 27,99 i nie wiem, czy ktoś to przekleił, czy oni dali złą cenę wcześniej, czy co, no ale postanowiłam, o, ja 27,99 za taką doniczkę to biorę. I ta miała gdzieś tutaj napis, że ona jest ręcznie wykonywana w Wietnamie przez jakiś tam craftsman, nie wiem co to znaczy, ale przez jakiś facetów, czy jakiś tam rzemieślników. Ona jest strasznie, strasznie ciężka. To jest naprawdę taka duża, duża donica. No mówię, jak za 27 zł to super. I zobaczcie sobie ten wzór. No widać, że to jest ręcznie wykonywane, bo jest nie do końca, znaczy, no nie jest symetryczne. Miało być, ale nie jest. No coś takiego. Więc naprawdę mi się bardzo spodobała i były jeszcze inne kolory, ale te inne kolory były droższe, więc na razie postawiłam na taką szaro-białą. Była jeszcze niebieska, taka habrowo-biała i pomarańczowo-biała. Ta pomarańczowa w ogóle do niej nie przemówiła, natomiast ta habrowa też była fajna, no ale zobaczymy, może ją po czasie przecenię w TK Maxie. Tylko one były też mniejsze, więc tutaj dlatego ich nie wzięłam, bo one były dosyć drogie, a były mniejsze, więc nie brałam ich. Dalej tutaj jeszcze Wam pokażę z takich porcelanowych rzeczy. Kieliszki na jajko. Ja miałam wcześniej bardzo fajne w kwiatki z Home and You, ale miały jeden problem, były dużo większe od tych, więc jajko tam całe po prostu wpadało, były głębokie i szersze, więc jajka tam wpadały, nie dało się z tego po prostu normalnie jajka zjeść. No i były w takim stylu szabi, który kiedyś mi pasował, w tej chwili po prostu stwierdziłam, że nie mogę całego domu urządzić w szabi stylu, mimo że on mi się cały czas u kogoś podoba, u mnie po prostu przestał mi się podobać, ale mówię, no dalej jestem fanką gdzieś tam tego stylu. No i te są ładne, bo są takie kremowo-szare,
Takie delikatnie szare, bardzo proste w formie. Wiadomo, może fajniejsze by były właśnie coś w stylu tych donic, natomiast pokażcie mi, gdzie coś takiego dostać. No bardzo ciężko dostać nawet coś takiego, bo w tym w Ikei widziałam podobne, ale białe. Nie chciałam białych, chciałam, zestawy mamy szarą, więc chciałam coś w odcieniach szarości. Jeżeli mowa o Ikei, to kupiłam dwa takie kubeczki na promocji, tylko słuchajcie, z jednym jest wszystko ok, a drugi to jest właśnie ten, który zalałam wrzodkiem, robiąc sobie kawę pierwszy raz i całe dno mi tu pękło i kawa mi zaczęła wylatywać. Ja mam zamiar to zgłosić na reklamację do Ikei, no bo bez przesady, nie wiem, czy on był naruszony, czy co. Jeżeli macie te kubki, to dajcie znać, bo drugi na razie się trzyma, ale tak go używam, wiecie. Troszkę się boję, bo nigdy nie wiem, co się może z nim stać. Ale piękne są te kubki, mnie się od dawna te kubki podobały, więc dorwałam. I teraz to, co jeszcze jest w Biedronce, dlatego jak najszybciej chciałam ten film nagrać, to są takie miseczki. One są za 8 czy 9 zł chyba. Czy może drożej? Nie wiem. One środek mają taki. A tutaj są takie. Bardzo fajne miseczki. No za takie miseczki bardzo często widać je w TK Maxie. Bolesławiec ma bardzo podobną grafiki, takie niebiesko-białe. Właśnie bardzo często są w TK Maxie, ale w TK Maxie taka jedna miseczka kosztuje 19 bądź 16 zł. No a tutaj na pewno one były tańsze. Więc dwie takie miseczki. Więcej nie potrzebowałam. Naprawdę, widzicie, to tak fajnie razem wygląda z tym kubeczkiem po prostu. Fajnie. Dalej z takich kuchennych rzeczy potrzebowaliśmy też młynki na pieprz i sól. I słuchajcie, mnie się bardzo podobała ta forma młynka, ale dużo większa. Natomiast te dużo większe młynki kosztują, te, które mi się podobały, to jest koszt około 120 zł za jeden młynek. No na razie nie. Słuchajcie, te młynki, czarny i szary, bo bardzo mi zależało na szarym, nie na białym, tylko żeby to była czerń i szarość. Dorwałam w Rossmanie i one jeszcze są, bo jak tam byłam czasami w Rossmanie po coś, to są. I chyba jeden kosztuje 24 zł, więc to jest cena spoko, fajnie mielą. Tego jeszcze nie używam, ten czarny używamy z pieprzem i naprawdę fajnie mielą, są spoko. I tutaj nam zostaną już w tej chwili takie rzeczy dekoracyjne. Przechodząc do dekoracji, znaczy dekoracyjne, jeszcze jedna rzecz będzie dekoracyjna, użytkowa. Dorwałam w Zarze, tylko już niestety nasz kot się tym zainteresował, taką piękną sowę. Słuchajcie, ja tą sowę już widziałam w Zarze dawno. To miała być bombka na choinkę, w sumie spoko. Szkoda, że była tylko jedna, bo na pewno bym kupiła więcej na choinkę w przyszłym roku. Przepiękna sowa, od razu ją widziałam gdzieś przy kominku, gdzie będziemy mieli go później. Natomiast teraz przy tych dekoracjach myślę, że to nie jest tylko zimowy akcent, a całoroczna u nas będzie, tylko muszę ją tak postawić, żeby na szkody jej nie dorwał. Ona ma naprawdę, w ogóle ona ma prawdziwe tutaj pióra w ogóle włożone od jakichś ptaków. I normalnie, słuchajcie, ta sowa kosztowała, to jest w ogóle ceny w Zarze, co czasami jest masakra. To jest Zary Home, bo nie wiem, czy wam powiedziałam. 39,90 za taką bombkę, 4 dychy. Słuchajcie, no nie. Ja ją kupiłam za 15,90 i to już jest dla mnie cena ogólnie spoko, więc taka słówka. Do tego jeszcze, to już wam od razu polecę Zarą. Niektóre rzeczy tutaj mam wypalcowane, po prostu ich nie zdążyłam wyczyścić, a macałam, przenosiłam do filmu. Słuchajcie, to jest taka podstawka. O, może tak wam pokażę, szklana i ona jest w takim kolorze starego srebra, to nie jest takie do końca czyste srebro, tylko takie, wiecie, przybrudzone trochę srebro i ja za nią dałam 59,90, jest na nóżkach, tutaj pod spodem one są takie milusie w dotyku, więc bardzo fajnie, no i coś takiego. I dalej z tych podstawek kupiłam jeszcze jedną w kolorze takim rose gold, ale on też jest taki bardziej zmatowiony, taki... O, coś takiego i ta kosztowała, tamto kosztowała 59, a tutaj mam 49 ze 130 zł, więc też bardzo fajny deal, ona jest taka bardziej podłużna, na niej u mnie w łazience stoją perfumy, więc coś takiego. Tamto jest jeszcze na razie niewykorzystane, ale mam na nią pomysł. I ostatnią rzeczą, którą bardzo, bardzo chciałam mieć już od dawna i polowałam na to w H&M-ie, bo one były wcześniej w H&M-ie, to jest taka szkatułka. Wiem, że dużo z dziewczyn i wygląda to pięknie. Kupuję takie rzeczy na obrączki do ślubu, więc jeżeli planujecie ślub, a poszukujecie takiej rzeczy, to w Zarze znajdziecie. Za 39,90. Nie widziałam taniej. Nawet H&M na wyprzedażach miał dużo drożej takie szkatułki. Jak tutaj dziewczyny mają włożony mech i obrączki. Naprawdę super to wygląda. Więc coś takiego. I dalej z Zary, to wam jeszcze pokażę tą Zarą. Oj, to mi się wszystko zrzuciło. To dorwałam taki koszyk. On w tej chwili tutaj są wszystkie moje świece i woski. Natomiast później na pewno będzie nam służył jako taki kosz na chleb i on kosztował chyba 29 albo 19 zł. Więc nie był taki drogi, bardzo fajnie, nie wiem, w łazience na kule by wyglądał, jakieś do kąpieli. No ogólnie naprawdę wiele fajnych zastosowań.
Więc jeżeli szukacie czegoś podobnego, no to tam na pewno... Jeszcze widziałam, że one są w Zarze, wszystko jeszcze jest w Zarze. Dobra, teraz wam polecę ramkami, bo jak wiecie, robimy naszą ścianę... Znaczy wiecie, nie wiecie, na Instagrama wam wrzucałam wszystkie. Że robimy tą ścianę, gdzie mamy nasze inicjały z wesela. I tu wam też dzięki temu chcę pokazać, że różne dodatki z wesela można wykorzystać niekoniecznie tylko na to wesele, ale żeby później was cieszyły. Po pierwsze, były fantastyczną pamiątką, a po drugie, były użyteczne. I my właśnie robimy taką ścianę z naszymi literami, naszymi inicjałami z wesela. W ogóle, gdy wam wrzuciłam nasz klip ślubny, to wam podlinkuję go na dole, jeżeli ktoś z was jeszcze go nie widział, ale nie sądzę. Po prostu on w 2 dni zdobył taką oglądalność, że ja jestem w szoku po prostu. Tyle komentarzy, dziękuję wam serdecznie za wszystkie życzenia, za wszystkie gratulacje. Mimo, że to było już ponad 5 miesięcy temu, gdy to w tej chwili oglądacie, to naprawdę takie słowa i wasze gratulacje są bardzo miłe, bardzo sympatyczne, naprawdę bardzo fajne. Nie sądziłam, że ten film tak wam się spodoba, że ten film będzie miał tyle wyświetleń i tak dalej. Ja go wrzuciłam po to, żeby po prostu wam pokazać, bo pytacie mnie właśnie o te litery, gdzie one były ustawione, jak to wyglądacie. Pytacie się, jak wyglądał w końcu nasz słodki stół, co też wam oczywiście nagram osobny film ze spokojem, bo pytacie o to będzie. Będziemy nagrywali z Bartkiem kilka filmów, aby wam też pokazać męskie spojrzenie po prostu na tą kwestię. Na pewno dzisiaj postaram wam się nagrać film o DJ-u po weselu, co sądzimy o weselu z DJ-em, więc na pewno taki film się niedługo pojawi i kilka innych serii, więc jeżeli macie jakieś pytanie tutaj tak wtrącę, to piszcie oczywiście o to wesele i dziękuję wam w ogóle za te wszystkie komentarze. I właśnie chcemy wykorzystać te litery do zrobienia tej fajnej ściany, litery już wiszą, no ale do tego nam są potrzebne ramki. I w ramkach będą zdjęcia ślubne, będą zdjęcia z podróży poślubnej, będą zdjęcia z sesji narzeczeńskiej. Tych zdjęć mamy nadzieję, że będzie cały czas przybywało i że ta ściana cała w przyszłości zapełni się zdjęciami. I nie chcemy jakiegoś takiego sztywnego układania, że wiecie, mega symetria, nie. Chcemy, żeby to było takie po prostu od serca. Tam, gdzie chcemy to zdjęcie, to tam to zdjęcie będzie. I dzisiaj musimy kilka zdjęć wybrać, bo już mamy kilka ramek. A i też nie chciałam, aby wszystkie ramki były takie same. Powiem wam tak, czasami mnie się to podoba, czasami nie. U siebie na pewno tego nie chciałam. Nie chciałam, żeby wszystkie ramki były takie same. Chciałam po prostu jakiejś różnorodności. I tak, mamy dwie takie ramki w kolorze rose gold. To nam będzie pasować, bo mamy części jadalnianej, która się cały czas tworzy w naszym domu. Raczej będzie królował klimat rose gold, więc jak najbardziej tamten rose gold będzie pasował. Mamy dwie takie ramki z Biedronki, one kosztowały chyba... Najpierw kupiłam jedną za 9, a później na wyprzedaży drugą za 5 czy 3 złote, więc spoko. To jest 13 na 18 rozmiar. Dalej w Pepco dorwałam dwie takie szare ramki. I one kosztowały 2,99. One są takie mniejsze dużo. 10 na 15. Tutaj można wstawić zdjęcia szare, więc będzie nam pasować. Ta ściana później też będzie szara, ale to spoko to z czasem. Jedną czarną ramkę chyba, tylko jedną. Później takie duże czarne jeszcze dokupiliśmy, to wam za chwilę pokażę. I te ramki są z Iska i one były na jakieś mega wyprzedaże. One cały czas są na mega, mega wyprzedażach. I ta też jest z Iska. Ta jest złota, taka błyszcząca, też bardzo fajna. W ogóle fajne mają też te wkładki, nie trzeba, jeżeli chcecie mieć fajny obrazek, to nawet ta wkładka jest spoko, jeżeli o to chodzi. Tylko, że te z Iska, wiecie, co z nimi jest taki problem? Na przykład te mają takie, a nie, to też nie. Trzeba je trochę inaczej wieszać, bo my zazwyczaj ramki przyklejamy na te rzepy takie do ściany. No a te trzeba troszeczkę inaczej pokombinować, ale myślę, że spokojnie sobie poradzimy. I dobra, jeżeli... Aha, i tu wam teraz pokażę, bo to jest nowość. To teraz weszło do Pepco, właśnie to kupiłam. 6,99 i kurde, żałuję, że kupiłam tylko jedną i musimy na pewno jeszcze skoczyć kupić więcej tych ramek. To są ramki na zdjęcia, które są takie dosyć głębokie, jak widzicie. Tutaj w tej chwili mam folię, ale one nie mają ani pleksy, ani szkła w środku, tylko mają sznureczek i mają klamerkę, żeby przypiąć zdjęcie. Są szare w środku, były jeszcze czarne chyba z białym wnętrzem, więc naprawdę super ramka, jak za 6,99 taka ramka, to jest naprawdę ekstra. Więc tutaj wiecie co, nawet widzę, że możecie spokojnie też włożyć swoje zdjęcie zamiast tego szarego tła. Więc możecie też wyjąć to wszystko po prostu i wstawić tylko zdjęcie. Więc jak najbardziej super, super ramka. Naprawdę fajne. Czemu, nie wiem czemu my od razu nie kupiliśmy więcej tych ramek. Bo tak jak widzicie, tutaj za nami też wisi zdjęcie z naszego ślubu, więc my bardzo, bardzo w te zdjęcia chcemy iść. A tu wam jeszcze pokażę z takich dodatków, później przejdę do takich fajniejszych rzeczy. Zasłony z Ikei. Słuchajcie, też długo szukaliśmy. Tutaj wiszą jedne zasłony, to już wam pokazywałam z takiej kolekcji Winter.
przecudowne zasłony chciałam jeszcze kupić i ich już nigdzie nie było niestety, tych szarych wtewianki tutaj wiszą w sypialni. Natomiast do salonu potrzebowaliśmy czegoś grubszego, no chcieliśmy kupić też tamte, ale nie było, więc kupiliśmy takie zwykłe, szaro-białe po prostu w paseczki zasłony. Mi się bardzo podobają zasłony z Ikei, co prawda trzeba je skracać, bo nie wiem kto ma takie wysokie w ogóle chaty, żeby sobie wieszać takie duże zasłony, może jakieś kamienice, tak? Ale one mają bardzo fajny system tych, wiesz, po prostu zawieszeń, że możecie albo przełożyć cały drążek, albo na haczyki, albo na coś, no po prostu, no, że macie multum możliwości, no ale trzeba je na pewno skracać. I teraz Wam pokażę jeszcze coś, za czym chodziłam od dawna, polowałam od dawna i chciałam to dorwać, ale no ogólnie mało jest grafik, które mnie się podobają. Znalazłam tą stronę i teraz znalazłam jeszcze jedną. Ale tu Wam pokażę dzisiaj grafiki Anity Tomali. Przepiękne grafiki. Ja bardzo chciałam mieć grafiki najpierw w kuchni, ale później ostatecznie w kuchni nie było miejsca wystarczająco na tak duże grafiki. Może mniejsze grafiki znajdą swoje miejsce. W tej chwili Lavendas od Anity Tomali wisi u nas w kuchni, ale ona będzie wisiała w salonie. W części jadalnianej trzy takie grafiki obok siebie będą wisiały. I tu mam pierwsze, to jest chyba Bratek. I wiecie co, ja Wam się postaram sfotografować, bo tutaj się i lampy odbijają. I to co jest piękne w tych grafikach, ja chciałam mieć te grafiki takie a la zielnikowe, żeby to wyglądało jak to, jakby to było z zielnika. I to co fantastycznego robi Anita, to to, że nie jest to odrysowane, takie bardzo geometryczne takie. Tylko no ja Wam tutaj postaram się to przybliżyć, że to jest takie rozmyte, że na przykład tutaj macie bardzo graficzny element, natomiast reszta jest rozmyta. Cały papier też jest takie wzory jakby, jakieś wytłoczenia. No coś fantastycznego, naprawdę te grafiki skradły moje serce. Ja Wam dam link do Anity. Tak samo widzicie ten kwiat, on nie jest taki wyraźny, on jest taki rozmyty, no naprawdę coś pięknego. Mamy jeszcze lawendę oprawioną, która już tak jak Wam mówię wisi w kuchni. Nie chciałam, że tam Bartek coś pracuje, nie chciałam go męczyć, żebym pomógł. Tu mam nieoprawione, ale muszę jeszcze oprawić po prostu w ramkę, bo są troszeczkę za duże po prostu do ramek, które kupiłam i muszę je obcinać. I to widzicie, to jest naprawdę bardzo gruby papier, mi jest go ciężko wygiąć, więc też super grafika, super jakość. No i tutaj jest taka grafika. O, dwie mamy fioletowe, jedna jest pomarańczowa. Chciałam mieć taki miks, żeby po prostu ten pomarańcz też trochę rozświetlił to wnętrze, żeby to troszeczkę fajniej wyglądało. Więc coś takiego, no naprawdę z grafik jestem mega, mega zadowolona. Ona już jakiś czas stoi rozwinięta i ten papier jest na tyle gruby, że no nie może się rozwinąć, więc naprawdę fantastyczna jakość. I ostatnia rzecz, też Wam pokażę taką perełkę. Jeżeli znacie jeszcze jakieś fajne osoby, które mają takie fajne grafiki, coś w tym stylu, to koniecznie mi podajcie link albo coś, bo naprawdę szukam czegoś takiego, chcę mieć nie tylko zdjęcia w domu, ale właśnie też jakieś takie fajne autorskie grafiki, więc tutaj no Anita naprawdę ekstra i wiem, że na pewno jeszcze nie jedną rzecz od niej zamówię. Bardzo mi się podoba też u niej taka grafika, że jest na takim beżowym papierze, na szaro bądź czarna, to jest jakby ołówkiem rysowane po prostu różne kwiatki, jest ich bardzo dużo, też przefantastyczna grafika naprawdę, także zobaczcie sobie, podlinkuję Wam. I ostatnią rzecz to, jak wiecie, no już mamy kota i dla kota potrzebowaliśmy drapek, nie wiem czy Wy widzicie. Nie wiem, czy tak widać, dobrze, widać. Jaki on jest zmasakrowany. Ten kot go już naprawdę go bardzo polubił. W miarę szybko załapał, o co chodzi z drapakiem, bo bałam się, że nie załapie. I mam dwa te drapaki. Na jednym ona w tej chwili śpi, więcej nie chciałam budzić. A tu jest drugi drapak. Ten drapak stoi w salonie. I na tamtym drapaku, na którym ona śpi, zauważyłam, że go tak nie drapie jak tego. A ten stoi w salonie po to, że w momencie, kiedy kot nawet nie chce, to czasem coś tam drapnie, czy się przeciągnie na kanapie, czy na fotelu, to od razu go znoszę i przynoszę do tego drapaka i tam się wtedy, i on już teraz kuma, że jak go przynoszę, to ma się wydrapać i tyle. I normalnie w ciągu dnia też z niego korzysta. No ale teraz przychodząc, nie chcieliśmy mieć poniszczonych mebli od kota oczywiście, wiadomo. Więc wiedzieliśmy, że musimy kupić jakiś drapak. No i słuchajcie, te zwykłe drapaki po prostu mnie się nie podobają. Te takie pałąki, te jakieś futra, futerka, plusze, nie, w ogóle nie musiało być to mega schowane w domu. Natomiast to teraz stoi w salonie i naprawdę wygląda super, bo jest to po prostu karton. Tutaj ma taki wzór troszkę świąteczny, ale mi on w ogóle nie przeszkadza. Jest jak najbardziej dla mnie skandynawski, więc spoko. Drapaki pochodzą od House of Cats. Naprawdę super solidne, bo kot je maltretuje i widzicie, są tylko delikatnie pozaciągane. Ja tego nie czyszczę, bo po prostu to są ślady kota, on musi te ślady zostawiać tam, żeby było widać, że to jest jego drapak. Na początku posypałam mu go kocimiętką, natomiast teraz już widzę, że ta kocimiętka, no może trochę jeszcze pachnie, bo po prostu kocimiętka wyleciała z niego, ale nie wiem, no wydaje mi się, że ta kocimiętka nie miała wpływu na to, czy ona się zainteresowała tym drapakiem, czy nie.
No i mają one taki bardzo fajny kształt. To też jest fajne, że kotuje na nim wygodnie, tak jak leży. Kicia bardzo lubi na nim spać. Więc jak najbardziej jest fajny. No i fajny design, jeżeli macie jakiś bardziej nowoczesny dom i macie kota, nie chcecie stawiać koniecznie tych takich, wiecie, pluszowych, futerkowych drapaków, które no nie wyglądają za atrakcyjne w domu. No nie ukrywajmy tego. No to Wam polecam, zajrzyjcie sobie na House of Cats. Oni mają bardzo dużo fajnych różnych grafik. Także myślę, i różne kształty mają, więc sobie zobaczcie te drapaki dla kota. Na pewno coś tam znajdziecie. Aha, jeszcze chciałam Wam pokazać rzeczy, które kupiłam w H&M-ie. To są poduszki. Tam jest jedna z jeleniem, którą widzicie tam. A druga tutaj jest z futrem. Ta z tyłu za mną. Za tą z jeleniem dałam dychę, za tą z futrem dałam chyba 30 zł, więc też super deal. I to wszystko. To są całe zakupy do domu, które ostatnio zrobiłam. Dajcie znać, jak Wam się podobały, co Wy kupiliście. I czy wiecie gdzieś o czymś, co wspominałam, gdzie fajnie dostać, gdzie fajne donice można dostać, gdzie fajne grafiki, wszystko dajcie znać.